Cześć, ja nazywam się Marcin i witam Cię w kolejnym odcinku Joomla! To proste. A dzisiaj zajmiemy się modułem logowanie. Otóż, moi drodzy, nauczę Was dzisiaj, jak po zalogowaniu przenieść użytkownika na konkretną stronę i również jak przy wylogowywaniu przenieść go również na konkretną stronę tam, gdzie my chcemy. A więc zapraszam Cię do środka. Dobrze, mam nadzieję, że już jesteś zalogowany do zaplecza swojej Joomla!, a więc przechodzimy sobie w tym wypadku do menu, menu główne. Ja tutaj mam utworzoną pozycję menu login. Jeśli nie wiesz jak to zrobić, przychodzisz sobie na button utwórz. Wybierasz sobie typ pozycji menu. I tutaj mamy użytkownicy i masz logowanie. Nadajesz nazwę, zapisujesz i masz pozycję menu logowanie. Ja w tym momencie stąd wyjdę i przychodzimy sobie na pozycję login. Dane podstawowe to nas będzie w tym momencie interesować i będzie nas interesować pozycja menu. Wybieramy sobie przekieruj po zalogowaniu. I w tym momencie my byśmy chcieli, aby nasz użytkownik po logowaniu zobaczył sobie galerię. Wrócimy sobie na główne menu. W moim wypadku, w Twoim wypadku pewnie będzie to zapewnie całkiem inne menu, bo masz inną strukturę. Wybieramy sobie galerię i dajemy na zapisz. W zasadzie to damy na zapisz i zamknij, bo i tak będę musiał się zalogować jeszcze raz. I weźmiemy tutaj wyloguj. OK, przejdźmy na logowanie i zaloguj. Co się stanie? I jesteśmy automatycznie przeniesieni do galerii, tam gdzie chcieliśmy. Dobrze? Co się stanie, jak na wyloguj? No nic się nie stanie. Wracamy na pozycję główną, czyli domyślne zachowanie. Logowania. Zalogujmy się jeszcze raz do zaplecza. I teraz. Dobrze, jeszcze raz. Wracamy do menu. Menu główne. Dobrze. Pozycja Login. I w tym momencie byśmy chcieli przekierować naszego użytkownika po wylogowaniu, bo mamy jakąś ważną informację mu do przekazania. Wybierz menu główne i ja w tym momencie wezmę sobie listę artykułów tak żeby po prostu sobie może zerknął bo są tam ważne artykuły i chcę żeby je po prostu przeczytał zapiszmy i zamknijmy e, wróćmy na stronę główną przejdźmy na login i mamy wyloguj tak co się stanie jak klikniemy na wyloguj przenosi nas do listy, do listy artykułów tam gdzie chcieliśmy proste mam nadzieję że tak i oto w ten sposób będziesz już potrafił kierować swego użytkownika przy logowaniu na konkretną um, pozycję menu czy to artykuł czy to galeria czy jakieś inne rozszerzenie które, na które będziesz chciał przekierować użytkownika i również w podobny sposób będziesz mógł przekierować użytkownika również w podobny sposób będziesz mógł przekierować użytkownika na dowolną pozycję menu przy wylogowywaniu się, czyli, jeśli będziesz chciał mu przekazać jakąś ważną informację, to możesz to po prostu zrobić przy pomocy wylogu i możesz go przekierować na przykład na nową politykę prywatności. Bardzo przydatna opcja. W opisie tego wideo poniżej znajdziesz link do ankiety. Bardzo Cię proszę, jeśli znajdziesz chwilę czasu. Jest tam jedno tylko pytanie, abyś udzielił na nie odpowiedzi, pomoże mi to tworzyć kolejne odcinki, lekcje joomla. To proste. Zapraszam Cię również na stronę joomlaguru.pl, gdzie znajdziesz masę ciekawych artykułów i tutoriali, jak i do szkoły. Dżumli Guru, czyli szkoła.dżumlaguru.pl Wszystkie linki znajdziesz oczywiście w podpisie, pod tym wideo. Ja już Ci dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. Nie zapomnij subskrybować tego kanału i do następnego wideo. Cześć!